Siema, to ja, człowiek kurwa bez życia, poważnie dzisiaj jestem taki zamulony, ale postanowiłem sobie, wyglądam kurwa jak, nie wiem, postanowiłem sobie, że nagram sobie recenzję i pojedziemy sobie do Maxi Kebaba i go zjemy dziś. Widziałem trochę komentarzy z okolicznych, powiedzmy, miejscowości, jak się mnie tyczy, jak Biała Podlaska i są ludzie, którym się to w miarę podoba. Także chyba dopinam swego. Jak ogólnie mielibyście jakiekolwiek propozycje? Wiecie, że mieszkam w Siedlcach, także jeśli albo z Siedlec, albo z okolicznych ogólnie miejscowości mielibyście jakieś kebaby do polecenia, to dawajcie, piszcie. Będzie spoko. Dobra ludzie, nie chciałem tam ogólnie się ładować z kamerą, chociaż jak się okazało, to chyba lepiej było. Mieliśmy godzinę 19, tak? Czekałem na to 15 minut. Nie, po prostu dużo osób było. Ale tak nie pokazałem wam, gdzie to jest. To jest na ulicy Pułaskiego przy Biedronce. Wcześniej w ogóle musiałem jechać do innej Biedronki, bo powiem wam, że na Pułaskiego jest jedna Biedronka, jedyna Biedronka w Siedlcach, gdzie nie kupicie alkoholu, bo jest przy katolickiej szkole i tylko dlatego. Spoko, nieważne. Dostałem kebaba, ale dostałem go. Dobra, może krótko opowiem. Chciałem ogólnie dostać jakąś ulotkę. Powiedziała mi babka, że nie ma ulotek. Są ogólnie wywieszone nad kebabem propozycje. Jest tam tortilla, ogólnie co śmieszniejsze. Tortilla jest droższa dużo, znaczy dużo. Jest droższa 2 zł od pity. Przepraszam, tak, tortilla jest droższa od pity. Z reguły ja zawsze biorę tu kurwa tańszą wersję i jest to pita i mi osobiście smakuje. I nie miałem nigdy. Tutaj jadłem pierwszego kebaba. Jakie to jeszcze był chili kebab, czy coś takiego. W wieku gimnazjalnym. Chyba pierwszy gimnazjum, kiedy złamałem sobie palec i mama postanowiła, że mnie zawiezie na kebaba. Z racji, że złamałem sobie ten. I jakoś nie ubóstwił mnie ogólnie. Ogólnie rzecz biorąc, to było moje pierwsze styczność z kebabem. Dobra, siedzę kurwa na jakimś parkingu, jest tu gorąco. I ja sobie chyba tutaj aż włączę, wiecie co? Aż włączę sobie chyba samochód. Bo kurwa się nie da wytrzymać, masakra. Czy on mi nie zjedzie? Chyba mi nie zjedzie. Dobra. Dobra, i patrzcie, tu jest mój ten i dostałem kebaba. Wiecie w jakiej wersji? Dostałem go w wersji wypierdalaj, czyli kurwa bez jednorazówki. Dobra, nieważne, dostałem go, spróbujemy go. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby mi kebab ogólnie stamtąd nie smakował. Możliwe, że przyczyną to jest fakt, że z reguły tego kebaba jadłem jak byłem po 500, bo to jest bardzo blisko klubu 500, no już teraz tego go tam nie ma. Ale no, lokalizacja zawsze była taka, że większość ogólnie osób, które tam jadły w moim wieku, to właśnie miała styczność z 500. Także dobra, może przejdźmy do konsumpcji. Co mogę powiedzieć o tym kebabie? No jest normalny i powiem wam, że teraz trochę przypomina. No nie, no on tak naprawdę się nie zmienił. No po prostu kebabik. Kiedyś były wyższe te kebaby. Tak mi się wydaje, że one były kiedyś wyższe. Ale nieważne, możliwe, że. Jedna osoba pracowała i tam typ przede mną zamówił 5 tortilli, potem jeszcze 3 i potem 2, więc w sumie no nie dziwię się, że czas oczekiwania był taki, a nie inny, ale zwykle to idzie dosyć sprawnie. Jarę. W Siedlcach był taki kebab, który się nazywał Sahara Kebab i tam można było dostać kebaba z serem. I ten kebab, no wiecie, fazy ogólnie pewnych kebabów się zmieniają i raz smakuje to tak, i raz tak. Dzisiaj ten kebab po prostu mięso. U mnie się na razie nie powiem, bo jeszcze zbyt dużo go nie skosztowałem, ale jak na razie spróbowałem dużo tej pity. I ta pita jest strasznie taka gumowata. Ona jest twarda, ale jest gumą. Rozumiecie? Ona się ciągnie, ale jest twarda, kurwa, jak taki kapeć. Sos mi smakuje. O sosie nie mogę powiedzieć nic złego. Wkurwiło mnie trochę to. Znaczy, no, nie podoba mi się to, że nie dostałem pierdolonej jednorazówki. Teraz siedzę w samochodzie. Upierdoliłem sobie przed chwilą kierownicę. Tutaj też mi zaczyna ciec, a mam jedną jebaną serwetkę. Kurwa! Gadałem, ja pierdolę i nie włączę nagrywania. Dobra. Jedyne co się mogę przyczepić do samej pity, bo pita mi tutaj nie podchodzi po prostu. Widocznie dzisiaj dostałem powiedzmy taką pitę, która mi nie zasmakowała, ale jak mam mówić o jakości samych warzyw, to naprawdę jest spoko. A jeśli chodzi o mięso, no to na pewno jest lepsze od większości kebabów siedleckich. Nie mówię, że to jest jakieś wybitne mięso i tak dalej, ale mi po prostu smakuje i uważam, że jest lepsze od co niektórych. I upierdalam się strasznie tym tak naprawdę i zaraz myślę sobie chyba chusteczki. No właśnie, szkoda, że nie dostałem żadnej jednorazówki, kurwa, nic. Ulotki tak samo nie. Czy co z mojego kebaba zostało? Nie dam rady tego zjeść, żeby się nie upierdolić, jak jebana świnia.
Dobra, jak mogę podsumować tego kebaba? Bardzo chętnie i w sumie już nawet jak składałem zamówienie, żałowałem, że nie spróbowałem tego w bułce, tak? Ogólnie zwykle, znaczy chodzi mi o to, że jak robimy te wszystkie recenzje, to na ile rozsądniej byłoby wszędzie robić tortille bądź pite, tak? Bo to jest najbardziej, powiedzmy, standardowy na polskie klimaty tryb kebaba, Boże, rodzaj kebaba, więc jakichś bułek, boksów nie powinniśmy tak naprawdę jeść. Jednakże ja mam to w dupie i szczerze chętnie bym zjadł tam bułkę kiedyś. Bo nie, tak naprawdę nie mogę powiedzieć, jedyne co mnie wkurwiło, no, naprawdę dawno nie miałem takiej sytuacji, że kebaba nie dojadłem. Było to dlatego, że upierdoliłem się tym kebabem tak potwornie, on był tak kurwa dziurawy i po prostu się nie trzymał. Widziałem w ogóle jak on robił te wszystkie kebaby, to zostawił takie kurwa dziury i tam w sumie tak jest jakaś dziura na tortilli, a tam jakoś tam weźmie to, poskleja, powiedzmy, tak wiecie, przełoży i tak dalej, żeby ten. I no właśnie ciekł ostro i upierdoliłem się nim. I szkoda właśnie, że nie dostałem pierdolonych chusteczek, ja się nawet nie przygotowałem na taki wariant. Także jak mogę ocenić tego kepsa? Wydaje mi się, że jakieś 6 na 10. Znaczy ja mówiąc o moim guście i mówiąc o picie, możliwe, że jeśli bym spróbował jakąś tortillę i bułkę, to byłoby lepiej i prawdopodobnie kiedyś nagramy, jak pójdziemy tam i spróbujemy innego. Poza tym możliwe, że po prostu był taki dzień. Tak samo był taki dzień, że tak długo czekałem na to. Dobra, wiecie co? Ogólnie Siedlce to jest takie miasto, gdzie na początku kebabami, które powiedzmy miały monopol, no nie, no powiem wam tak, że było 7 lokali gdzieś chyba w Siedlcach, Alamira. Koniec końców ludziom przestał absurdalnie smakować ten kebab. W sumie to był pierwszy kebab tak naprawdę w Siedlcach, tak? I był masowy. I ludziom nie smakuje za bardzo ten kebab. I oni mają 7 lokali, teraz chyba mają 2. W galerii i na... I przy Topazie. Przy STS-ach. Nieważne. Też w centrum. Kiedyś było ich dużo więcej. Spróbujemy. Możliwe, że spróbujemy. Na Brzeski przy mojej robocie tak samo są różne kebaby, więc cóż, zobaczymy dalej. Jak coś, to piszcie komentarze. Elo.